Umiłowani w Chrystusie, drodzy wierni. Kiedy klęczymy u żółta, jego chociażby jak nasz, w naszej szopce, widzimy dzieciątko. Jest to być może pierwsze, co rzuca nam się w oczy, pierwsze, czego zawsze szukamy, ilekroć nawiedzamy najróżniejsze żółtki, aby tam móc adorować tajemnicę Bożego Narodzenia. Małe, niewinne dziecko, niepozorne. Jest to pierwszy widok, który nas uderza. To małe dziecko złożone na siano. Często tym, na czym my pozostajemy, jest pewna błogość, pewien spokój, pewna radość i piękno, które z owego żółtka się rozlewają. To, co nasuwa nam się automatycznie na myśl, uczucia, jakie się w nas budzą, to wielkie poczucie pokoju, radości, błogości i zadowolenia. Ale istnieje ryzyko, że to zadowolenie, ta radość, którą przy żółtku czerpiemy, ilekroć przy nim klęczymy, pozostanie tylko ludzka. Dla pospolitych ludzi, powiedzielibyśmy, dla tych, którzy katolikami nie są wcale, bądź są nimi tylko z nazwy, owo dziecko złożone na szorstkim, twardym sianie i słowie pozostaje tajemnicą. Natomiast dla dzieci Kościoła jest to wyjątkowo przezroczyste objawienie się Boże. Pod postacią bowiem tego dziecka widzimy nikogo innego jak tylko Boga. Pod postacią zaś trzech króli, którzy także i szopce wreszcie zagościli, widzimy całą naturę człowieczą, ukoronowaną niejako przez łaskę Bożą. W darach, które oni przynoszą zaś, będziemy widzieli warunki naszej relacji, naszego związku z Panem Bogiem, tego naszego sojuszu, zjednoczenia i życia u boku Boga. Oto magowie przychodzą, mówi święty Jan Złotousty, wielkiego okazując Boga w maluczkim człowieku. Widzimy zatem to u żółtka, czego nie widzi świat. Ale czy wyciągamy ostatnią konsekwencję z tego, co my właściwie widzimy? To pytanie musimy zadać sobie zawsze. To pytanie musi zostać przez nas także bardzo konkretnie zbadane i musimy bardzo jasno mieć udzielić na nie odpowiedzi. Czym jest rzeczywiście widzimy w owej tajemnicy żółtka coś więcej niż wszyscy pospolici ludzie? Czy my, patrząc na ową słodką dziecinę, pamiętamy o tym, co to dziecko kilkanaście lat później powie? Przyszedłem rzucić ogień na świat. I jakże pragnę, aby on zapłonął. Otóż, moi drodzy, to dziecko, to niepozorne dziecko, złożone przez pasterzy, otoczone przez swoich rodziców, przez pogan w postaci magów, jest królem wszechświata. To dziecko z owego żółtka, niczym ze swojego tronu, rozpoczyna swoje panowanie. Panowanie, któremu nie będzie już końca. Jaka stąd dla nas płynie konsekwencja? Jakie przerażające skutki owej prawdy, owego objawienia? Dlatego też ojcowie Kościoła, święci, którzy starali się i tajemnice Bożego Narodzenia zgłębić, owe tajemnicze słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa, przyszedłem rzucić na ogień na ziemi, jakże pragnę, aby on zapłonął. Staraj się bardzo dobrze zapamiętać i bardzo dobrze zrozumieć. Czymże jest ogień? Ogień, ten żywioł, który bezwzględnie pożera, jeżeli jest nieopanowany, który niszczy wszystko, co spotka na swojej drodze, któremu nic w sprawie nie jest w stanie się oprzeć, ale który także żywi, który także karmi, który także oświetla. I ten ogień to małe dziecko.
To małe dziecko złożone na sianie, tak samo jak Chrystus przybity do krzyża, chce rzucić na świat. Ogień, który nie jest niczym innym niż prawdą. Prawdą, która nie znosi żadnych kompromisów. Prawdą, która jest konstytucją Królestwa Chrystusowego. Prawdą, która bardzo jasno i bez możliwości wątpienia wskazuje nam, co mamy czynić, aby temu Królowi się podobać. Magowie, jak czytamy w dzisiejszej Ewangelii, Herod, innymi słowy poganie, ludzie zły, źli, nie mieli wątpliwości, że to dziecko jest zapowiedzianym królem. To właśnie jako króla Herod chciał zgładzić Jezusa, który potencjalnie był dla niego zagrożeniem. Ci poganie, ci bezbożnicy, niestety, rozpoznali Chrystusa, króla, którego my, katolicy, nie rozpoznajemy, bo nasze życie ciągle tego nie pokazuje. Chrystus, przychodząc na świat, zakłada swoje królestwo. My mieliśmy to wielkie szczęście, że przychodzimy, jak to się mówi, na gotowe. To nie my, tak jak ci pierwsi chrześcijanie przelewający swoją krew, dokładaliśmy cegiełki do budowania tego królestwa, umacniania go. To nie my, niczym misjonarze, którzy poświęcali całe swoje życie, aby tę prawdę ognia Chrystusowego nieść i tą prawdą rozpalać świat. Wyniszczaliśmy swoje życie, ale znowu korzystaliśmy z tego, co inni uczynili przed nami. To nie my wykazaliśmy się heroicznym dziewictwem aż po śmierć. To nie my wykazaliśmy się uczciwością, świętością obyczajów, pokorą, czystością. Dlatego nie cenimy tego Królestwa Chrystusowego, bo nic nas ono nie kosztowało. To dziecko pozostaje dla nas tylko i wyłącznie słodkim symbolem. I wcale nie wierzymy, że ono wypowie te słowa, jakże przerażające słowa. Oto przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże pragnę, aby on zapłonął. A chwilę później powie Chrystus Pan, nie przyszedłem na ziemię dać pokój, ale rozłączenie. I rzeczywiście, odkąd to dziecko przychodzi na świat, świat nie będzie już nigdy taki sam. Chrystus Król dzieli świat na dwa obozy. I o tym musimy pamiętać. Skoro zatem panowanie Chrystusa bardzo konkretnie, namacalnie, jako króla nad całym wszechświatem, rozpoczęło się w żłóbku, przetrwało przez tyle wieków, to nam dziś w obliczu tych wielkich plugastw, które dzieją się na naszych oczach, nie wolno wstąpić ani o centymetr. Musimy bronić każdej pięci tego Królestwa Chrystusowego za cenę własnego życia. To pokazuje nam to dziecko złożone na sianie. My nie czynimy mu łaski, walcząc o Kościół katolicki, o panowanie społeczne Chrystusa, o prawa Ewangelii w naszych prawach. Nie, my po prostu spełniamy nasz obowiązek. Dlatego nie wolno nam samym schodzić do katakumb. Nie wolno nam samym schodzić do podziemia. My mamy ogień, który Chrystus rzucił na świat, dalej rozprzestrzeniać. Mamy być paliwem, na którym ten ogień będzie mógł się spalać. To jest nasze katolickie zobowiązanie. To jest nasze katolickie powołanie, nasz jedyny, powiedzielibyśmy, katolicki obowiązek. I stąd płyną bardzo konkretne wnioski dla tego, co obserwujemy dziś na świecie. Nie wolno nam ustępować, jeśli chodzi o podstawowe prawa. Nie wolno nam ustępować, jeśli chodzi o prawdę. Nie wolno nam ustępować, jeśli chodzi o dobro. Dlaczego? Dlatego, że panowanie nad człowiekiem, zdobycie jego duszy odbywa się tylko dzięki dwóm potężnym narzędziom. Dzięki prawdzie, której jako jedynej pożąda nasz rozum oraz dzięki dobru, którego jedynie szuka nasze serce. Tylko w ten sposób, poprzez prawdę, niezafałszowaną prawdę i poprzez dobro w każdej obszarze naszego życia jesteśmy w stanie rzeczywiście roznosić ów ogień Chrystusowy, płonąć tym ogniem, wypalając wszelkie zło, które na tym świecie się
przed naszymi oczami rozgrywał i zdobywając dusze, kolejne dusze dla Chrystusa. Zajmując je tym samym ogniem, który to dzieciątko rzuciło na świat przed 2000 lat. Świecąc przed tym blaskiem, który ci poganie, trzech mędrców, rozpoznało i za którym, kierując się, dotarło do jego źródła, czyli do samego Boga. Naszym powołaniem jest zatem walka o obronę Królestwa Chrystusowego. Na ukrycie się w katakumbach być może przyjdzie jeszcze czas. Teraz mamy protestować. Teraz mamy jasno przypominać wszystkim, kto tu rządzi. Żądać od tych, którzy rządzą tym państwem, którzy kierują Kościołem, aby kierowali się tylko i wyłącznie prawami Ewangelii. Przypominać im o tym, że my jesteśmy katolikami nie tylko w naszych kościołach, nie tylko w niedzielę i święta, ale na co dzień. I że tej katolickiej prawdy na co dzień się domagamy, gdyż prawda jest tylko jedna. Nie może być żadnej sprzeczności między tym, co głosił Chrystus i co głosi świat. A jeżeli jakaś sprzeczność tutaj występuje, to znaczy, że myli się świat. O tym musimy pamiętać. Zatem to dzieciątko Jezus, któremu trzej królowie przynoszą jakieś dary złota, kadzidła i mir, jest królem, którego królestwa my mamy strzec do ostatniej kropli krwi z naszych żył. Owe trzy dary mają nam przypominać, w jaki sposób nieustannie mamy się temu dzieciątku w ofierze składać. Jak mówią ojcowie Kościoła, jak mówi święty Augustyn, złoto ma nam przypominać o królewskiej godności Chrystusa. Kadzidło o tym, że jest on także Bogiem. A mirrę o tym, że umiera za nas i w ten sposób wykupuje nas z niewoli szatańskiej. Święty Grzegorz Wielki powie jeszcze, że złoto symbolizować powinno mądrość naszych uczynków, kadzidło naszą modlitwę, mira zaś umartwienie. W ten sposób bronić będziemy Królestwa Chrystusowego. W ten sposób bronić będziemy Królestwa owego Dzieciątka Jezus, które nie jest dla nas, jak dla ludzi pospolitych, tylko i wyłącznie słodkim dzieckiem, lepiej lub gorzej, w naszych żłóbkach przedstawionym, ale królem. Królem jedynym. Królem, który rządzi, panuje niepodzielnie i tak też panować będzie aż do ostatniej chwili tej przemijającej ziemi, po której dziś wstąpamy. Prosimy zatem o Dziecię Jezus, aby udzieliło nam łaski wiernej służby w Jego Królestwie, zaś tych wszystkich, którzy Jego królewską godność rozpoznali, jak święci Kacper, Melchior i Baltazar, prośmy o to, abyśmy i my ową królewską godność zawsze mieli przed oczyma i dla tej godności spalali się, rozprzestrzeniając ogień Chrystusowej prawdy, które to dzieciątko przed 2000 lat rzuciło na świat. Amen.